Uwaga! Jesteśmy Zwykłymi zwykłymi złodziejami złodziejami i robimy robimy to to tylko tylko dla kasy. kasy. Enjoy! Enjoy! Sponsorem Johna Garretta jest maciek.tm.pl. Już? Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett i jest ze mną... Gilgamesz Franka. Filmy Franka są ze mną! Golgota TV. Gorgonzola... Vlog. Vlog, tak. Ej, dobra. Naprzód. Nie no, nie możesz. On ma strzelbę, nie możesz. A ja nie mogę go trafić. Chuj, prawda. Mogę. No dobra, w sumie wiesz co, możesz, pozwalam. Dawaj, pozabijaj skurczybyków. Ja sobie po prostu będę chodził, spokojnie obserwował teren, podczas gdy Kavirion zrobi kompletny rozpierdol. I będziemy sobie żartować z filmów Franka. Ja już jest czysto. Filthy prank, hehehe. Connect my EMP. Zneutralizujcie zestawy Lidem. Twierdzisz, że podłączę przenośne EMP? Myślisz, że to zrobię? Nie, no to na razie. Nie, no dobra, dobra, żartowałem, możemy podłączyć przenośne no EMP. No fajnie się nagrywało na razie. No weź, proszę cię, proszę cię. Ale dasz mi gumę turbo? No dobra, dam ci, tak jak papież ci dam gumę turbo. O Boże, nie. Nie, no takie pytanie zostało mu zadane. Czy papież lubi gumę turbo? A ja powiedziałem Czemu wtedy... Kurwa? No było, mogę ci wysłać to później. Patrz, hakuję systemy. No za, pewnie, wykop PL, popsułem tagi w tym momencie. Ty zawsze musisz być tym, który hakuje, pewnie. Nie no, no ostatnim razem na pierwszym odcinku ty hakowałeś. No okay. Ostatnim razem na pierwszym odcinku. To brzmi logicznie. Czekaj, mam shotguna, pójdę dalej. Nie zabijaj ludzi. Nie zabijaj prawdy, co ty robisz? Gdzie jest za kraty, pierdolisz wszystkie szmaty, co stoi. Oni są? Gdzie oni są? Pizdiet got him. Jest ich za dużo ogólnie. Nie, nie, nie. Nie, ja sobie po prostu chcę się przekraść. O, powiedział, że mi się pozwoli nawet pośmiać. Poczekaj, to ja pójdę tędy. Bo ja sobie chciałem po tej róży się wspiąć, ale trochę się cykam. Może najpierw wyjebę światła, o. Oni wiedzą. No dobra, tutaj jest ich trochę więcej. Trochę. Ale... To jest kamerka, ale dobra, dobra, jakoś to wymyślę. Czekaj, muszę zjechać na dół. Idę po ciebie. Tylko nie daj się zabić, proszę cię. Bo cię od sług zaczną wysyłać. Spoko, zabiłem dwóch, jeszcze jednego widzę. Dobra. Trzeci leży. Ja sobie zrobię... On jest spokojny chyba. Kestrel, to ja jestem Kestrel. It's me, your best friend, Garrett. Okej, siemanko. What up? Uważaj na te światła, bo to jest błękit policyjnych lamp. Jak cię wykryją, to wtedy jebać policję musisz. Oh fuck. Przepraszam, striggerowałem właśnie błękit policyjnych lamp. Nie, nie wiem, czy to z twojego powodu nie ten. Nie, ja miałem wykryty. Okej, okay, dobra, uspokoiło się. Kuźwa, zużyłem 2 EMP przypadkowo. Przypadkowo? Dobra, po prostu na spokojnie. Znaczy jeden użyłem umyślnie, a drugi już nie. Tak dobra, wiesz co, pójdę wyłączyć to działko, bo się wkurwiłem, serio. Kurwa, ale do cover biegnij, Kestrol. Bo się wkurzyłem i tak sobie pomyślałem, że na początku chciałem to tak wyłączyć, tylko... Tylko ja. No właśnie, tylko że się Kavirion przewrócił i tak pomyślałem, no kurwa, z drugiej strony to jak to chcę zrobić? Jak kolega no, mi leży, no, ale jakbyś chciał być profesjonalny let's play, to musiałbyś kogoś innego zaprosić. Profesjonalne let's playery! Dobra, jestem najlepszym strzelcem wojennym. Daj mi chwilę, wyłączę to wszystko w pizdu. Zniszczę wykop.pl. O kurwa. Dobra. Wieżyczka wyłączona, ale to jedna z nich. Teraz ja muszę wejść dalej... piętro wyżej tylko. Ja dalej czyszczę ziomków, nie? Wow. Dobrze, ja chciałem wejść na rurę ogólnie. Dobra, idę kolejny wyłączyć. Dup, 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 dup. Dobra, typa w plecy tutaj wyciągnę. Jezu, jakie to było przykre. Wylecę. Okej. Boże, nie, Kestrel, co ty robisz? Nie, Kestrel, co ty robisz, do chuja? Hakuj to, a on skacze przez te barierki, jakby kurwa widział swojego ojca w tak. Dobra, siema. Dobra, strzelają do mnie, wyłączam prąd. Działko też w ogóle jest wyłączone jak coś, nie?
Spoko, a jesteś już wyżej ode mnie. No znaczy ja teraz i tak zjeżdżam na sam dół, żeby być bezpiecznym. Dobra, ja powoli do nich przejdę się. Jestem ciekawy, czy mogę gdzieś tu zaskoczyć, czy gra mi powie, że ogólnie mam spierdalać i muszę dopiero na sam dół. Muszę na sam dół, jestem smutny. No ale dobra, przynajmniej się przebiegnę, będę zdrowszy i chudszy. Kurwa, co? Strzelba, to brzmiało jak strzelba, to brzmiało jak śmierć towarzysza. To była moja strzelba, chociaż może on też miał. Dobra, dasz radę do mnie tutaj? Jasne, no spokojnie, tylko mi wytłumacz, okay. Co się odjebało. Strzelałem się z ziomeczkim, najwidoczniej on ma tytanowe kości. A, no to spoko, nie, no to jak tak, to nie ma sprawy. Pozwól, że ci zarzucę, wzmacniasz. Nie, no ze mną tutaj. Rzecz, dobra, nie, to spoko, to pogadajmy o rapie, to sobie usiądźmy i pogadajmy. Co tam słychać? Co sądzisz o Hadzie? Ogólnie to jest Pokémon typ stalowy, Życie zza kraty, jego najlepszy album. Pierdoli wszystkie szmaty, coś jeszcze? Coś pamiętam? Nie, już wystarczająco dużo wiem, jak skontrować teraz tego Popka. No właśnie, mi się wydaje, że musisz mu zajebać z metalowego piszczela w klatę i wtedy już wygrywasz wszystko. Jeszcze jakieś alarmy? Nie, okej, okay, dobra. O kurwa, kierżaków, musimy spierdalać, bo jak się kierżaków obudzi. Ej, ale ty tak mordujesz jak popierdolony trochę, nie? Jestem agentem, upewniam się, żeby nic nie wiedział. Nie, no te bubolek, ty się uspokój. O, be advised, okej, okay. Jak coś to dam ci poradę. Uważaj, nie rób tego. Spokojnie. Ewakuujcie się przez tunel kolejowy. Okej, okay, możemy spróbować. Suka blijać. Gościu twierdzi, że nie da się tak złapać. Teraz zobaczymy. Mówisz o tylko tym podejdzie do okna. O, patrz, dzień dobry. Elo. Dobra, tutaj wiem, że możemy zgasić światło. To akurat pamiętam, jak kiedyś grałem 6 lat temu. I oni, o, ciort! Światło się samo z siebie wyłącza, nie kupuję tego. Nie twierdzą, że nie ma dla nas drogi wyjścia. To uczucie, kiedy jednak jest. To uczucie, kiedy nie wiedzą, że my przejdziemy przez nich. Oni sobie nie zdają sprawy, że są zamknięci z nami, a nie my z nimi. No. O, ho. A to są te, jak się nazywa, jastrzębowe specjalne służby wojskowe, co mają tu takie fajne maski. A, ogólnie to mi się wydaje, że rzucę granat EMP. Dobra, spokojnie, i teraz... Spokojnie, ja ich pozabiję. Wiem, że ty ich pozabijesz, ty byś ich najlepiej to rozpierdolił wszystkich jak zwierzęta. Ale... Już chyba wszyscy nie żyją. Nie no, ktoś na pewno jeszcze nie, żyje. Nie, jeszcze żyje, a na górze. Ale ja mogę go nawet zmele, wiesz, ja jestem takim cichym bardziej wojownikiem, ja nie jestem koleś typem... Jeden koleś się schował, ja zabiorę tą resztę. Zabiorę cię ze sobą! Kurwa, potknąłem się chyba. Nie, no... Ja pierdzielę, ile razy ci mama mówiła, żeś patrzył pod nogi, jak gdzieś idziesz? Ale to było zabawne, bo ja po prostu ile, nikogo obok mnie nie ma, żadnego wroga, nie wiem, pewnie przez jakieś te pudła strzelili albo coś, jeżeli w ogóle tak na to umożliwia. No. I nagle takiego placka na ryj wyciągnął. Dobra, biegnę. Dobra. Dzięki. Sorki, ziomek. Uważaj. Racja, przytrzymaj, żeby cię ogarnąć. Dzień dobry. Kurczę, no tylko cię podniosłem i już się zaczyna jakaś burda. Co z tobą jest nie tak? Co ty zrobiłeś nie tym ziomkom? Mnie. Powiedz mi, co ty im zrobiłeś, tak z ciekawości. Powiedziałem to, co ty powiedziałeś mi o Hadzie. Nie, ja stąd uciekam. Jak ty takie rzeczy mówisz nieznajomym, on cię zaraz złapią, zgwałcą i powyłamują. O, a tu jeszcze jeden był u góry. W ogóle się nie spodziewałem. Jeden u góry gdzieś tam się schował. No to już właśnie nie żyje. Dobra skrytka. Okay, mordo. Kurde, prawie zlikwidowałem gaśnicę, ale mnie pokonała. Szmata jedna. No ale dobrze, w sumie hej, that's pretty good. Jeszcze żyjemy. Wow, jak chcesz mi zasugerować... Ej, wiesz co tutaj pisze? Zamknięte drzwi. Okej. Kurcze, nie wiedziałem.
Nie no, dobra, Kawirion, to są zamknięte drzwi. Proszę, przepuść mnie. Dziękuję. No. No nie to! No. Mój druh, help me with this door. O, mamy już 10 minut, wiesz co to znaczy. Zobaczymy się w następnym! Nie no, dobra, nie będę takim chujem. Dobra, teraz. Działo, kurwa. Wow, Kerzakow, a powinien być Kerzakow. Dobrze, ja się tutaj schowam przy tym. Ty, Kawirion, też się schowaj, bo zaraz triggerujesz wszystkich. I zobaczymy, co się stanie z nami w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Bye bye. Bye bye. Brofist!